Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie na kanale OnkoFit Kalitka razem z moim gościem. Po wnikliwych rozmowach, analizach zdecydowaliśmy się stworzyć cykl, nowy cykl dla Was, który będzie nazywał się Fizyką w raka. Będziemy mówili o roli fizyki w badaniach, w medycynie, o tym, czym różni się chociażby radiolog od radioterapeuty, w jaki sposób niektóre z badań są wykonywane w onkologii, o tym wszystkim w naszym nowym cyklu. Później oczywiście poinformujemy Was też, jak często będą ukazywać się na kanale te odcinki. Chciałam serdecznie przywitać mojego dzisiejszego gościa, którym jest doktor nauk medycznych Piotr Mężeński, fizyk medyczny, który na co dzień pracuje w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi. Piotr jest prelegentem licznych konferencji naukowych, gdzie dzieli się swoją pasją dotyczącą zastosowania fizyki w medycynie, w szczególności w radioterapii i radiologii. I właśnie o tym temacie w szczególności będziemy rozmawiać na kanale i w cyklu Fizyką w raka. Piotrze, witam Cię serdecznie i bardzo dziękuję, że mamy okazję porozmawiać o fizyce właśnie. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że moje prezentacje i nasze spotkania będą ciekawe i dużo wniosą, jeśli chodzi o informację dotyczącą zastosowania fizyki w leczeniu czy diagnostyce. Poszerzą troszkę wiedzę pacjentów na temat tym, czym się zajmujemy. A zanim przejdziemy już do konkretu naszej dzisiejszej rozmowy, chciałabym jeszcze przez chwilę porozmawiać o Twoim zawodzie. Jesteś fizykiem medycznym. Powiedz tak naprawdę, na czym polega Twój zawód? Fizyk medyczny, ale tak naprawdę specjalista w dziedzinie fizyki medycznej, bo zgodnie z polskim prawem, żeby pracować w szpitalach czy różnych jednostkach ochrony zdrowia jako fizyk medyczny, trzeba po skończeniu studiów odbyć specjalizację zakończoną egzaminem państwowym. I tak naprawdę fizyk medyczny ma kluczowe znaczenie w tych działach medycyny, gdzie używane jest promieniowanie jonizujące, ale nie tylko. Czyli wszędzie tam, gdzie używamy promieniowania do diagnostyki pacjentów, do terapii onkologicznej, tam fizyk medyczny ma niezwykle istotne i tak naprawdę kluczowe znaczenie. Jako fizycy medyczni odpowiadamy przede wszystkim za bezpieczne stosowanie promieniowania właśnie w diagnostyce czy w terapii onkologicznej. Tutaj mówię przede wszystkim o teleradioterapii, brachyterapii, mówię tutaj o zastosowaniu promieniowania w radiologii, czyli tam, gdzie to promieniowanie jest stosowane do diagnostyki pacjentów. Również fizycy medyczni pracują w zakładach medycyny nuklearnej, gdzie również wykorzystywane jest promieniowanie w postaci radioizotopów do diagnostyki i terapii pacjentów, a także fizycy medyczni zajmują się również zagadnieniami, które nie są związane z promieniowaniem jonizującym, ale na przykład z taką fantastyczną metodą diagnostyczną, jaką jest rezonans magnetyczny, czy fizycy medyczni, którzy zajmują się na przykład analizą wszystkiego rodzaju biosygnałów, które pochodzą z naszego ciała. Tutaj mówię o analizie sygnałów elektrycznych ze strony serca, czy na przykład czynności elektrycznej mózgu, czyli zapis EEG. Więc tak w skrócie, to są takie główne zakresy działania, w której fizyk medyczny bierze udział w diagnostyce i terapii pacjentów. Czyli mówisz, fizyk medyczny zajmuje się zarówno radiologią, jak i radioterapią. To są te dwie gałęzie, można by tak powiedzieć. To Piotrze, przypomnijmy jeszcze króciutko tę istotną różnicę pomiędzy radiologią a radioterapią, bo mam wrażenie, że nam pacjentom czasem się to myli i błędnie używamy słowa radiolog zamiast radioterapeuta. Jaka jest różnica między tymi dwoma terminami i zawodami? Nazwy są podobne, dlatego często pacjentom właśnie te dwa zawody mogą się mylić. W radioterapii używamy promieniowania do leczenia pacjentów. Głównie to są choroby onkologiczne, natomiast w radiologii używamy promieniowania jonizującego do diagnostyki pacjentów, czyli w radioterapii na przykład używamy akceleratorów medycznych do realizacji radioterapii, natomiast w radiologii to są wszystkie zdjęcia rentgenowskie klasyczne, mamografia, tomografia komputerowa,
Do radiologii również zaliczają się takie metody, o których mówiłem chwilkę wcześniej, na przykład rezonans magnetyczny, który nie używa promieniowania jonizującego, ale również służy do diagnostyki pacjentów. Natomiast obok radiologii, czy jakby równolegle z radiologią, istnieje tak zwana medycyna nuklearna, gdzie radioizotopy, czyli też izotopy, które emitują różne rodzaje promieniowania, są używane do diagnostyki, badanie PET, tomografia pozytonowa, czy tomografia pozytonowa PET, czy przykład badanie typu SPECT, a też te same izotopy używane są do terapii radioizotopowej, na przykład izotop jodu. Nie bądź sama, bądź dobrze poinformowana. To teraz zatrzymajmy się na chwilę przy temacie radiologii chyba bardziej i związanej z tym tematem, między innymi roli napromieniania, właściwie tego ryzyka napromieniania, bo to jest taki temat, który przejawia się często w rozmowach z pacjentami, w ten sposób też sygnalizowane są ich obawy na temat tego, czy właśnie badania radiologiczne nie zwiększają w jakiś sposób naszego ryzyka nadmiernego napromieniania i czy w konsekwencji nie powodują większej szkody niż faktycznie korzyści przynoszą. Jak to jest z perspektywy fizyki i co fizyka mówi w tym względzie? Z perspektywy fizyka, jeśli chcemy oszacować jakieś ryzyko, na przykład wystąpienia związanego z napromienianiem czy różnymi badaniami radiologicznymi, to tak naprawdę powinniśmy zacząć od zdefiniowania pewnych jednostek, którymi fizyka się posługuje, bo na tej podstawie możemy stwierdzić, czy ryzyko wystąpienia danego powikłania po jakimś badaniu jest wysokie, niskie albo zaniedbywalne. I tak naprawdę takimi głównymi jednostkami, które są stosowane do właśnie oceny narażenia ryzyka związanego z badaniami radiologicznymi, czy generalnie, jeśli na przykład chcemy ocenić, jaki rodzaj promieniowania jest, jaki będzie skutek promieniowania, które jest używane w diagnostyce i terapii, jakby stosujemy do tego opisu różne jednostki. Taką najczęściej używaną jednostką jest Gray, on jest najczęściej używany w radioterapii. W grejach podawane są dawki frakcyjne, które otrzymuje pacjent, zarówno jak i dawka całkowita, czyli ta dawka z całego seansu radioterapii. Jeśli chcemy na przykład ocenić czy zdefiniować, jaka jest aktywność danego izotopu, która jest podawana pacjentowi na przykład w badaniach medycyny nuklearnej, to wtedy stosujemy jednostkę, tak zwaną jednostkę, którą nazywamy Becquerelem, tak, który mówi nam o aktywności danego izotopu. Jeśli na przykład chcemy oszacować ryzyko związane z jakąś procedurą radiologiczną, na przykład mamografią, tomografią komputerową czy badaniem rentgenowskim, do tego używamy jednostką, którą jest Sievert, i z tą jednostką związane jest pojęcie dawki skutecznej, która określa nam ryzyko, czy określa nam dawkę na całe ciało. Czyli na przykład jeśli mamy wykonane zdjęcie mamograficzne albo zdjęcie klatki piersiowej, to dawka skuteczna informuje nas o dawce, które otrzymało całe ciało z uwzględnieniem wszystkich tkanek, które znajdują się w naszym ciele i rodzaju promieniowania. Więc jeśli mamy już zdefiniowane pewne jednostki, którymi fizycy posługują się do oszacowania dawek, które otrzymuje pacjent na przykład w badaniach radiologicznych czy w procesie radioterapii, to teraz tak naprawdę należy te dawki, które przed chwilą omówiłem, odnieść do tego, jaką dawkę otrzymuje statystyczny Polak w ciągu roku. I te dane, które teraz Państwu przedstawię, są dane z raportu Państwowej Agencji Atomistyki. Można sobie ten raport za darmo ściągnąć ze strony internetowej, jest ogólnodostępny, więc jakby nie jest to jakaś wiedza tajemna, każdy ma do tego dostęp. Tak naprawdę średnia dawka, którą otrzymuje statystyczny Polak w ciągu roku, wynosi 4,3 milisiewerta, czyli mamy tysięczne wartości tej jednostki podstawowej. Ponad połowa tej wartości to są dawki, które pochodzą od źródeł naturalnych, które
występują, które są związane z budową geologiczną, skorupy ziemskiej, z promieniowaniem kosmicznym, które do nas dociera, z radioizotopami, które znajdują się w naszym ciele. Czy to jest to wszystko, co jest promieniowaniem naturalnym, nie spowodowanym działalnością człowieka, na przykład w postaci badań radiologicznych czy radioterapii. Czy ponad połowa promieniowania, które otrzymuje statystyczny Polak w ciągu roku, pochodzi od źródeł naturalnych. To znaczy, jeśli byśmy sobie leżeli cały rok na kanapie, to i tak pewną dawkę promieniowania otrzymamy. Około 40% tej całkowitej dawki, którą otrzymuje statystyczny Polak, czy niecało, lekko ponad 40% pochodzi właśnie od ekspozycji w celach medycznych, głównie ze tak zwanych źródeł sztucznych. W to wliczamy główny komponent to badania radiologiczne. I na przykład takie badanie mammograficzne stanowi 0,02 milisiewerta, czyli to są wartości jeszcze mniejsze niż te, które otrzymuje statystyczny Polak w ciągu roku. Więc widzimy, że taka dawka, którą otrzymuje pacjentka w przypadku badania mammograficznego w przeliczeniu na całe ciało, czy ta dawka skuteczna, bo o tej dawce mówimy, jest zaniedbywalnie mała w porównaniu nawet do tego, co otrzymujemy jako statystyczny Polak w ciągu roku. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, jako fizyk nie mogę stwierdzić, że tego ryzyka nie ma, natomiast ze względu na to, że te dawki są tak niskie, to ryzyko wystąpienia jest zaniedbywalnie małe, natomiast zdecydowanie zysk przeważa nad wystąpieniem tego ryzyka, jeśli chodzi o badania mammograficzne. No właśnie, tutaj warto się odnieść też do tej roli badań przesiewowych, tak? Bo jeżeli mówimy o raku piersi, o tej grupie kobiet, no teraz już 45-74, to są kobiety, które właśnie poddawane są mammografii, czyli temu badaniu przesiewowemu po to, aby ewentualnie zdiagnozować czy wykluczyć raka piersi. I myślę, że ten argument napromieniania bardzo robił niedobrą robotę, bo wiele osób takich może mniej skłonnych, aby pójść do gabinetu, przebadać się, gdzieś powoływało się na ten argument czasem, że a to lepiej może tej mammografii nie robić, bo w sumie żadne korzyści, a może i więcej jeszcze szkody. A więc tutaj warto też się powołać na te badania, że mammografia na obecnym etapie dalej jest jedyną metodą przesiewową w kierunku badania, wykrywania raka piersi, czyli jest też tą, na przynajmniej dzień obecny, metodą najbardziej skuteczną, ale też no tutaj, co już zdecydowanie Piotr powiedział, obalamy ten mit związany z tym, że mammografia w jakiś sposób jest szkodliwa i lepiej jest jej nie robić, niż robić w sytuacji jakiegoś podejrzenia, czy chociażby rutynowego badania. Tak, jakby właśnie ten termin napromieniania często kojarzy się z jakimiś wypadkami radiologicznymi, wybuchami w elektrowniach atomowych, ale to, co powiedziałem, większość dawki, którą otrzymuje statystyczny Polak, tej dawki skutecznej pochodzi od źródeł naturalnych, tak? Czyli od budowy geologicznej, od naszych wewnętrznych izotopów, które mamy w sobie, od promieniowania kosmicznego, które po prostu dociera do Ziemi. Na to jakby nie mamy wpływu. Tak? No nawet lot samolotem, prawda? Też posiada tak, jakąś tam dawkę napromienienia. To są takie rzeczy, o których ja też nie miałam zielonego pojęcia. I to też nie jest tak, że my jesteśmy całkowicie wolni od napromieniania. Mało tego, są nawet, to tak ja tylko bardzo ogólnie jako laik mogę powiedzieć, że są teorie, które mówią o tym, że człowiek bez jakiejś tam dawki napromienienia nie byłby w stanie też istnieć, prawda? Nie wiem, czy to prawda, Piotrze? Tak, no całe nasze życie ewoluowało tak naprawdę w tam promieniowaniu tła, od poszczególnych komórek, cały proces ewolucyjny zwierzęta, później jakieś ssaki, to wszystko ewoluowało w obecności promieniowania tak naturalnego. Więc jakby jest tak zwana hipoteza czy pojęcie hormezy radiacyjnej, która mówi właśnie, że ma niskie dawki promieniowania, wręcz są, są korzystne, korzystne ze względu na to, że mobilizują nasz układ odpornościowy. Także w promieniowaniu żyjemy od urodzenia. Natomiast badania jak najbardziej przesiewowe, jeszcze raz powtórzę, ryzyko jest zaniedbywalne, małe w stosunku do zysku, którym takie badanie przesiewowe może wnieść.
A więc zdecydowanie raz na zawsze rozprawiamy się z mitem, obalamy go. Napromienianie związane z badaniami radiologicznymi nie jest szkodliwe dla naszego zdrowia, a wręcz to badanie radiologiczne w sytuacjach zalecanych przez lekarza powinny zostać wykonane i tego się trzymamy. I tym stwierdzeniem kończymy nasz pierwszy odcinek cyklu Fizyką wraka. Zostańcie z nami, bo w kolejnych odcinkach będziemy mówić m.in. o procedurze napromieniania, o tym, jak ona przebiega. Postaramy się razem z Piotrem wytłumaczyć tak w bardzo przystępny sposób, jak to się odbywa. Będziemy też mówić o różnych badaniach radiologicznych, będziemy mówić o tym, jak wygląda chociażby też aparatura, co się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat w przypadku napromieniania, a więc te wszystkie tematy jeszcze przed nami, a więc zdecydowanie zostańcie z nami. Ja dziękuję Wam dzisiaj bardzo serdecznie za uwagę. Piotrze, dziękuję za Twój czas i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Ja bardzo również dziękuję za zaproszenie. Zachęcam do oglądania następnych odcinków, ponieważ jakby technologie, które stosujemy w diagnostyce, w radioterapii, naprawdę to są już technologie kosmiczne, można powiedzieć, bardzo zaawansowanego sprzętu, więc myślę, że będą również następne odcinki niezwykle ciekawe dla Twoich widzów. Dziękujemy, tego się trzymamy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się, dobrego dnia.